Honda NC. NC oznacza nowy koncept. Nie tylko nowy koncept u Hondy. Wprawdzie u nich już w 2012 roku, ale mamy rok 2022, równe 10 lat później i nowy koncept na kanale Hubert Zabiera na warsztat. Lecimy z motocyklami używanymi. Podoba Wam się to, czy nie? A skoro używki, to ma być więcej luzu na filmie. Nie trzeba się spinać, to nie są nowe motocykle wychuchane, wydmuchane, w których producent drży o to, co on tam powie, co on tam powie. Tutaj mówimy wszystko, jak leci, łącznie z tym, co się rozleciało przez te lata ich produkcji. Najczęściej będą do mnie trafiały motocykle, które na ten kanał, oczywiście do nagrywek, motocykle moich klientów, czyli motocykle, które ja serwisuję, więc też Wam powiem o ich bolączkach. Ciężko opowiadać natomiast o bolączkach tego motocykla. Honda za dobrze go zrobiła. Jest zbyt nudny, zbyt dobry. Lipa straszna. Nie warto tego oglądać. Cześć Wam wszystkim. Kto mnie jeszcze nie zna, to przypominam, że ja mam na imię Hubert, bądź przedstawiam się. Dzień dobry, ja mam na imię Hubert, a to jest kanał, w którym zabieram motocykle na warsztat. Biorę je na warsztat i opisuję ich różne technikalia. Dzisiejszy motocykl stoi za mną i za chwilę bliżej się mu przyjrzymy. Jest to Honda NC700S. I dlaczego Honda NC700S? Nie bez powodu jest właśnie tym motocyklem, który wybrałem na otwarcie mojej jesiennej serii testowej. NC, symbol z nazwy tego motocykla, oznacza New Concept. Tak jak nowy koncept miała Honda w tym momencie na budowę swoich motocykli, tak samo nowy koncept jest na moim kanale. Wezmę się trochę teraz za motocykle używane. Do tej pory przybliżałem Wam z reguły motocykle nowe bądź podróże. Natomiast teraz trochę się zabierzemy za używki. I właśnie pierwszym motocyklem, o którym pomyślałem i który fajnie byłoby Wam przedstawić, będzie właśnie nowy koncept 2012 rok i Honda postanowiła pokazać nam coś innego. No było to dosyć ciekawe w tamtych czasach. To były czasy, gdzie jeszcze każdy liczył na to, że każdy kolejny nowy motocykl będzie od poprzednika mocniejszy, trwalszy, większy, będzie miał dużo lepsze osiągi. A tutaj tymczasem pojawia się koncept, baza, na której platformie Honda postanowiła utworzyć trzy, powiedzmy sobie, średniej klasy motocykle. Przynajmniej patrząc na ich specyfikację techniczną, na dane techniczne, jakimi Honda nas obdarzyła wtedy. Jesienią 2012 roku Honda zaprezentowała nam model NC700S, który stoi właśnie tutaj za mną. Chwilę później zaprezentowano nam nieco bardziej uterenowioną wersję, która miała symbol X, a chwilę po tym wszystkim pokazano nam, no i tutaj się zdziwicie, pokazano nam produkt skuteropodobny, ciężko mi to sklasyfikować w jakikolwiek sposób, niby motocykl, ale skuter i to wszystko na tej samej platformie. Skuter nazywał się bodajże Integra, także trzy motocykle, nazwijmy to motocykle, jeżeli chodzi o ten ostatni, trzy sprzęty na tej samej platformie i to był właśnie nowy koncept, to był nowy początek pomysłów Hondy na siebie, na motocykle w tamtych czasach. Wydaje mi się, że już dzisiaj każdy producent buduje dzisiaj na jednej platformie kilka motocykli. Jak już mają silnik, cisną go do bólu. Jak już mają ramę, zrobimy jeszcze to, tamto z tego. Także, ale to i też jest trochę tak jak w gotowaniu. Popatrzcie, że ze składników podstawowych, kilku składników można naprawdę zależnie od przypraw zrobić kilka ciekawych potraw. Nie miałem nigdy do czynienia, przyznam się bez bicia, z modelem Integra, także podsumuję Wam tylko modele X i S. Właściwie skupię się na SC, natomiast na wstępie powiem Wam też, czym się X od S-ki różni. X oczywiście, tak jak już wspomniałem, ma tę samą jednostkę napędową, ma te same koła, różni się nieco skokiem zawieszenia, ma też inną budowę, jeżeli chodzi o panele. Ma lepsze zabudowanie przed wiatrem, ma regulowaną szybę i kilka zmienionych detali. Natomiast no, suma summarum, platforma tego motocykla jak najbardziej
pozostaje identyczna. Do testu jednak przystąpił model S, ten, który tutaj właśnie mamy. Jest to motocykl używany z roku 2013, czyli praktycznie pierwsze lata produkcji, choć nie był on zbyt długo przez Hondę produkowany, bo za chwilę zmieniono go, rozwiercono i lekko odmieniono. Natomiast no, my się koncentrujemy na tym motocyklu, konkretnie na tej 700SC, czyli motocyklu typu Naked Bike. Z fabryki wyjechał z skombinowanym ABS-em, czyli ABS-em typu C, za który też trzeba było dopłacić odrobinę. Chyba 1900 zł z tego, co doczytałem na tamte czasy. Natomiast jak później opowiem Wam o tych hamulcach, to naprawdę jest to świetny wybór, że ktoś doposażył ten motocykl w to. I tutaj mamy jeszcze włoskiego ogiera w postaci wydechu. Jest to tłumik GPR-a, który naprawdę robi robotę w tym motocyklu. Później go odpalę i dam Wam trochę posłuchać dźwięków tej niewidlastej właśnie, tej rzędowej dwójki. W momencie, kiedy właśnie nastał na rynku nam NC700S, nie był motocyklem, który wzbudziłby jakąkolwiek kontrowersję. Ciężko w ogóle jest powiedzieć o tym, żeby Honda kiedykolwiek, produkując swoje motocykle, wzbudzała kontrowersje, jakieś negatywne emocje, ale często też i trudno pokusić się o Bóg wie jak pozytywne emocje, przynajmniej na początku. Natomiast ten motocykl otrzymał kilka ciekawych rozwiązań, nowych koncepcyjnych rozwiązań, o których warto wspomnieć. Z przodu w miarę nowoczesna lampa, krótka szyba, puiga tutaj w naszym przypadku. No i co? No i rzekłbym, że klasyczna bryła motocykla typu Naked Bike. Rzekłbym. Dlaczego rzekłbym? Ponieważ popatrzcie, tutaj skrywa się coś, co od razu na wstępie warto zaznaczyć. Jest to 21-litrowy, nie zbiornik, schowek. Jak już Wam wspomniałem, ten motocykl występuje również w formie skutera, także pewne funkcje skutera, zwłaszcza przy jego budowie, na pewno były brane pod uwagę. Stąd mamy w tym miejscu, gdzie normalnie tradycyjny zbiornik, bardzo pojemny i fajny schowek. I słuchajcie, w tym schowku śmiało można integralny kask taki normalnych rozmiarów zmieścić. Poza tym ja tu mam akurat, popatrzcie, kamery jakieś, portfel. Generalnie dla mnie świetny pomysł, jeżeli chodzi o użyteczność codzienną, ponieważ no tutaj można zapakować całą masę przydatnych nam rzeczy, których nie trzeba wozić gdzieś w kieszeniach, których nie trzeba mieć ze sobą w plecaku, tylko można je tu śmiało zapakować, zamknąć bezpiecznie. I co jeszcze ciekawe, pojeździłem trochę tym motocyklem, nawet w deszczu, i powiem Wam, że to jest dosyć szczelne, że tam absolutnie nie nachodzi woda, także nawet dokumenty czy portfel można w tym miejscu sobie schować. Jest to plus i na pewno duża zaleta, ale pytanie teraz, dokąd poszedł zbiornik paliwa, skoro tutaj mamy atrapę i w postaci tylko i wyłącznie dużego schowka. No więc właśnie odpowiedź jest tutaj. Dwie ikony są, popatrzcie, jedna i druga. I teraz kluczyk operujemy w stronę lewą. Ja jeszcze raz przymknę to i pokażę Wam. Kluczyk operujemy w stronę lewą. O, pięknie nam się odchyla. I tutaj właśnie mamy nasz zbiornik. I teraz to już jest kolejna odpowiedź na to, czy to jest motocykl, który można przeznaczyć w jakikolwiek sposób do turystyki. Jak myślicie? No pewnie nie. Ja sądzę, że nie byłoby to zbyt przyjemne, żebym sobie rollback zamontował z tyłu na miejscu pasażera i co 200 czy 300 km, chociaż poczekajcie, w język się ugryzłem od razu, jakie 200 czy 300 km, o spalaniu zaraz tego motocykla też opowiem. Ale no co ileś tam set kilometrów musiałbym ten rollback demontować po to, by tutaj właśnie zanurkować i zatankować ten mój motocykl. Fajne takie rozwiązanie, nieco samochodowe. O! Tych rozwiązań samochodowych tu będzie trochę więcej i za chwilę też o nich opowiem, ale mamy zamknięty w tej chwili zbiornik nasz paliwa. No to przejdę też i do układu tutaj deski rozdzielczej. No tutaj to jest strasznie nudno, prymitywnie i sporo rzeczy brakuje, ale przyjrzyjmy się temu, co mamy przed sobą. Licznik posiadający prędkościomierz, posiadający aktualny czas, przebieg motocykla. Tak jak mówiłem, motocykl ma 50 tysięcy przebiegu, jest to motocykl używany. I według mnie bardzo mało czytelny obrotomierz. Do tego kontrolka luzu, check engine, smarowanie, no i ABS, bo ten motocykl jest, jak już wspomniałem na wstępie, wyposażony dodatkowo w układ ABS-u i tutaj jest nawet w kombinowany ABS wyposażony. Czego nie znajdziemy? Nie znajdziemy niczego więcej. Nie ma tutaj żadnych kontroli trakcji, nie ma modułów zapłonu, nie ma również wyświetlacza biegów, nad czym bardzo żałuję. Podobno występuje on ze skrzynią DCT, ale o tym też za chwilę zaraz opowiem, bo opowiem o wariantach i możliwościach tego silnika i tej skrzyni biegów. Sercem naszego motocykla jest dwucylindrówka pracująca w rzędzie
i ta dwucylindrówka osiąga moc 48 koni. 60 Nm i one są dosyć szybko dostępne, te Nm, bo żeby Was nie skłamać, ale chyba 6200 albo 6700 obrotów, tysięcy oczywiście obrotów na minutę. Także no nie są to do końca motocyklowe parametry. Dlaczego? Ano dlatego, że Honda, budując ten silnik, postanowiła sięgnąć po jednostkę sprawdzoną, swoją jednostkę sprawdzoną, pochodzącą z samochodu. No tak, nie przesłyszeliście się. Jeżeli ktoś z Was kojarzy, bądź nawet posiada z podobnych lat Honda Jazz 1400, to zapewne będzie miał pewne elementy wspólne w swoim silniku z tym oto tutaj. NC700 to nic innego jak obcięty o dwa cylindry silnik samochodu Honda Jazz 1400. Tutaj mamy pojemności 680 wprawdzie i mniej mocy z niego, natomiast no jednostka napędowa pochodzi od samochodu, od Hondy Jazz. To, co obecnie jest znane chociażby w silniku z Afryki, Serewki, to już w 2012 roku zaprezentowano nam właśnie w modelu NC. Zmieniono wykorbienia wału po to, by nadać silnikowi rzędowemu pracy charakterystyki silnika widlastego. I to się całkiem nieźle udało. Ten silnik pracuje jak widlasty i gdyby był osłonięty, zapewne wielu ludzi, tak jak ma na początku do czynienia z Afryką i nie widzi tego silnika też w niej, to też uznałoby, że jedzie motocyklem, który posiada silnik typu widlastego, typu V. Co jeszcze z takich moich warsztatowych doświadczeń, to z ciekawostek tutaj chociażby napęd pompy oleju. Pompa oleju jest napędzana z wałka wyrównoważającego, gdzie z reguły silniki spalinowe, jeżeli się ktoś orientuje w budowie i zasadzie działaniu silników spalinowych, napęd pompy paliwowej, pompy olejowej, przepraszam bardzo, najczęściej jest albo bezpośredni, bądź pośredni gdzieś tam z elementów napędu wału. Tutaj mamy z wałka wyrównoważającego jednego w 750 modelu, z tego co pamiętam. Gdzieś tam kiedyś rozbierałem taki silnik, coś w nim robiłem z obsługi, natomiast pamiętam, że miał dwa już wałki wyrównoważające. Tutaj w 700 jest jeden wałek balastu i to sprzężony z pompą oleju, centralnie sprzężony z pompą oleju. Ciekawe takie rozwiązanie, jeżeli ktoś tam jest freakiem motoryzacyjnym pod kątem mechaniki, to zapewne taka informacja go zainteresuje. Całą resztę pewnie nie. No to przechodzimy dalej do opowieści o tym motocyklu. 48 koni, 60 Nm i to dostępnych przy 6 z haczykiem obrotów. No co? No przecież to wszystko mało, mało tego. Zwłaszcza, że Honda w tamtych latach przyzwyczaiła nas do motocykli mocnych, sportowych. Oczekiwaliśmy od niej sporo więcej, a tutaj nagle otrzymaliśmy taką jednostkę napędową, która miała być bazą do przyszłości. No i zaprezentowano nam ją poniżej 50 koni. Umówmy się, już wtedy konkurencja miała znacznie ponad 60 koni, natomiast motocykle z tą mocą i z tymi parametrami były produkowane w pojemności około 500 cm sześciennych. No i taki właśnie jest nasz NC700S. To jest motocykl, którym przemieszczamy się z punktu A do punktu B, nie nastawiając się na jakieś niesamowite osiągi, sportowe osiągi. Oczywiście jest on dynamiczny, tego momentu obrotowego, no 60 Nm to nie jest mało i on jest fajnie oddawany i tego momentu mamy od razu dostępny, postawiono w ogóle tutaj widać na moment obrotowy, więc on jest od razu dostępny i jeździ to całkiem przyjemnie w dolnym zakresie obrotów. Natomiast wyprzedzając coś, miałem dwie takie sytuacje w ciągu tych kilku dni, których jeżdżę tym motocyklem, że zabrakło mi obrotów. Po prostu obrotomierz doszedł do swojego czerwonego pola, odcięło, nie mogłem jechać dalej. Motocykl, który ja otrzymałem do testu, którym tutaj jeżdżę i nagrywam dla Was, to jest motocykl ze skrzynią biegów manualną. Natomiast warto też wspomnieć, że istnieje wersja ze skrzynią DCT, bardzo popularną zresztą w Hondzie i wśród użytkowników. I tak samo jak ten silnik, ta skrzynia DCT jest po prostu nie do zniszczenia, tak powiem. I to podobno właśnie w tej dwusprzęgłówce na wyświetlaczu pojawia się bieg. W sensie pojawia się, na którym biegu jedziemy, informacja. I chciałbym tą informację też mieć tutaj i tego mi naprawdę na tym wyświetlaczu brakuje. Uważam, że powinno to być i w jednym, i w drugim modelu. Temu silnikowi od początku wcale nie wróżono świetlanej jakiejś przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że Honda, prezentując tą swoją nową koncepcję, podała też nową koncepcję serwisową tych motocykli. Chociażby interwał serwisowy wymiany oleju to 12 tysięcy km, a wymiany świec zapłonowych to 48 tysięcy km. Sporo, prawda?
No tak, i właśnie z uwagi na to wróżono, że te silniki szybko będą się kończyć. Czy to była prawda? Czas pokazał, że nie. Mamy za sobą motocykl, który ma 50 tysięcy kilometrów. Pamiętam, jak motocykl robiło test długodystansowy w tamtych latach tego motocykla. Po 50 tysiącach kilometrów rozebrali go na części pierwsze i inżynierowie z Hondy uznali po weryfikacji wewnątrz tego silnika, że jest on aby dotarty. Czyli wydłużony interwał serwisowy wcale nie zaszkodził mu i nie ma się czemu dziwić. Jest to motor niewysilony, silnik naprawdę pracuje przy niskich obrotach, tak jak mówiłem, nie idzie nim za bardzo się pościgać. Także mniejsza też szansa go zniszczyć. Coś, co ma swoje wady, ma też i zalety w tym miejscu. Co jest jeszcze potężną zaletą tego motocykla? Słuchajcie, jego spalanie. To jest naprawdę motocykl, jeden z niewielu motocykli, które ostatnimi czasy testowałem, który tak mało pali. Naprawdę to spalanie można by było porównać do średniej wielkości skutera, bo te duże skutery Maxi uważam, że palą dużo więcej. Tutaj podczas testu wyszło mi około 3,8 litra na setkę. Wiadomo, już jest jesienna pora, ja jakoś specjalnie nie dociskałem tego motocykla, choć, no umówmy się, specjalnie tutaj nie ma co za bardzo dociskać. Natomiast no 3,8, 3,9 to jest podobno standardowe spalanie tego motocykla. I to jest jedna z jego największych zalet. Nie dość, że ma ten tutaj sobie schoweczek, mało pali, jest lekki, zwinny, bardzo wąski, no to jest to idealny motocykl. Gdzie? Oczywiście, że do miasta. Za miastem już tak kolorowo nie jest. Jak wcześniej wspomniałem, gdy wyjeżdżamy za to miasto, zaczyna brakować nam tych obrotów, zaczyna brakować nam mocy. Trochę mnie zastanawia pierwsza wersja, ta X, którą ludzie ukochali sobie wręcz do turystyki. To muszą być bardzo cierpliwi ludzie, oczywiście możecie mnie tutaj hejtować, wyzywać za to jak zwykle, że to jest motocykl, którym można świat zwiedzać i każdy zaraz na to da 10 mi przykładów. Jasna sprawa, że da na to przykłady i można nim zwiedzać świat, natomiast no uważam, że do turystyki silnik o mocy 48 koni mimo tych 60 Nm to zdecydowanie za mało. Natomiast jako miejski motocykl na pewno sprawdzi się to idealnie. Same zalety, jeżeli chodzi o jazdę w mieście. Ale skoro mamy motocykl używany z przebiegiem 50 tysięcy km, warto się przyjrzeć i mamy dużą możliwość przyjrzenia się po naprawdę już sporym przebiegu, jakie są ślady używania tego motocykla, że tak się wyrażę. I z tego, co najbardziej mnie zabolało i zauważyłem, to są właśnie te wytarte manetki. Popatrzcie, że zgubiły one kolor. Ja miałem kiedyś Hondę CBR 600F4i z roku bodajże 2004, to był taki ostatni jej wypust i tam wszystko było absolutnie czytelne, mimo że ten motocykl był dużo starszy, także tutaj gdzieś już Honda, że tak powiem, zaoszczędziła na materiałach, że to się wymyło, starło, wyblakło, ciężko jest mi powiedzieć, co się z tym stało. Sam materiał tego jest spoko, naprawdę, że tutaj nic się złego z tym nie dzieje, to nie popękało, popatrzcie, to nigdzie nie odstaje w żaden sposób, natomiast no, napisy wyblakły. Nie wiem też, czy ten fotel był tak od początku taki wyślizgany, czy to jest też wpływ właśnie tego używania tego motocykla, natomiast po pierwsze, ta kanapa nie jest zbyt wygodna, na dłuższą metę naprawdę nie chciałbym tutaj spędzić więcej czasu, a po drugie jest ona bardzo śliska i jakoś tak, nie wiem, ciężko jest mi znaleźć na niej swoją pozycję, przez to, że jest śliska, to jeszcze cały czas gdzieś tam spadam, zsuwam się z niej. Ta tylna kanapa jest trochę mniej wypracowana, więc mniemam, że taka była i przednia kanapa. Natomiast no, wraz z upływem czasu ten materiał no, zrobił się taki dziwnie wyślizgany. Ale tak poza tym to naprawdę no, kompletnie nie ma się do czego przyczepić. Popatrzcie, czy manetki, czy tutaj, czy kluczyk. No, wszystko to, co dosyć często się korzysta z tego podczas jazdy motocyklem, czego się używa, co może się powycierać, no tutaj powycierane nie jest, także gdzieś dalej ta jakość Hondy pozostaje, ta mityczna jakość Hondy, rzekłbym nawet, pozostaje. Wrócę jeszcze na chwilę do skrzynki przekładniowej, bo zacząłem o tej dwusprzęgłówce DCT. Ja na początku, jak miałem do czynienia z X-em, bo przyznam szczerze, że model S poznałem później, mimo że premierę miał wcześniej, to poznałem go później niż X-a. Ja najpierw poznałem X-a i miał on właśnie skrzynię DCT. Wtedy mi się to rozwiązanie bardzo nie podobało. Byłem zdegustowany tym, że jak to w motocyklu skuterowa skrzynia. Wróciłem później do tej skrzyni przy okazji modelu Afryka, gdzie
gdzieś mi tam zaświtało, że to może być całkiem niezłe i całkiem przyjemnie jechać. A jak już miałem tegoroczny test NT1100, który możecie obejrzeć na moim kanale, to zapewne wielu z Was będzie wiedziało o tym, że spodobała mi się ta skrzynia. Także nie dziwi mnie fakt, że ten model, jeżeli jest dostępny ze skrzynią DCT, to właśnie taką skrzynkę przekładniową użytkownicy wybierają najczęściej. Poza tym, tak jak powiedziałem, ten piec jest niezniszczalny. Jeżeli chyba mu nasypiemy piachu do środka, to go zniszczymy i to samo tyczy się tej skrzynki przekładniowej. Naprawdę nic się z nią absolutnie nie dzieje. Napęd łańcuchem, tutaj widzimy ten łańcuch w całkiem fajnej kondycji jest. Ogólnie cały ten motocykl uważam, że jak na swoje lata i swój przebieg, to jest w świetnej kondycji. Ja nie czuję tutaj żadnych luzów, on się prowadzi rewelacyjnie. To jest zaletą Hondy, że oni świetnie potrafią wyrównoważyć te swoje motocykle. Popatrzcie tutaj też, to jest też trochę zabieg taki typowo pod kątem jazdy, pod kątem środka ciężkości, przeniesienie tego zbiornika z części przedniej do właśnie do środkowej, no bo tak naprawdę z tyłu to mamy tylko wlew. Natomiast cały zbiornik znajduje się pod fotelem kierowcy tutaj, w tej części. Więc środek ciężkości mamy ustanowiony idealnie w osi środka motocykla. Zapewne dlatego tak idealnie wyrównoważony motocykl prowadzi się po drodze, no jak po sznurku. No jeszcze na szybko o hamulcach. Tutaj mamy, tak jak już mówiłem, kombinowany układ ABS-u. To był układ za dopłatą. Ogólnie w 2012, 13 do 15 roku, kiedy ten model funkcjonował, 14 właściwie zakończono, później był lifting, ten model funkcjonował, to mieliśmy możliwość dokupienia ABS-u bądź ABS-u kombinowanego, takiego jak mamy tutaj. Natomiast były też modele, które nie posiadały żadnego ABS-u i uważam, że są one najgorszą wersją i ja bym się tych modeli wystrzegał raczej, ponieważ te hamulce, gdyby nie były kombinowane nawet, a na samym ABS-ie, uważam, że są zbyt słabe. Z przodu mamy trzy tłoczki, tutaj dobrze to widać, Nissina trzy tłoczki i 310 chyba tarczę, tak na oko wydaje mi się, że to jest 310. Z tyłu mamy pojedynczą tarczę i jeden tłoczek widziałem na starym takim zacisku. O, też Nissina, ale to jest taki, wiecie, zacisk przedpotopowy dosyć. Na tym zacisku mamy jedną tarczę, to na bank będzie 240 według mnie. Także to jest zbyt mało, żeby taki motocykl, nawet miejski, o tych niewielkich gabarytach, ważący niecałe 220 kg, sprawnie wyhamować. Tutaj właśnie ten kombinowany ABS, który hamuje nam i zarówno przodem, jak i tyłem, dużo bardziej ułatwia nam to hamowanie, dużo lepiej hamuje się tym motocyklem. Jedyne co, to trzeba trochę uważać na szutrze, ponieważ tam przyhamowanie, wiadomo, tyłem powoduje też hamowanie przodem i to może być nieco niebezpieczne, jeżeli o tym nie wiemy, nie pamiętamy. Pomaga nam jednak w tym wszystkim układ ABS-u, który bardzo fajnie jak na tamte lata działa. Nie jest zbyt szybki, nie jest zbyt agresywny, nie po chamsku, jak ja to mówię, nie po chamsku zaczyna działać, nie wpływa jakoś tam na naszą jazdę, na nasz sposób hamowania, także jest tu on jak najbardziej wskazany, pomocny i mamy go wtedy, kiedy trzeba. Rurowa, stalowa rama, tutaj to nawet nie ma co opowiadać, bo co ja Wam o niej opowiem, jak to stalówka, jest sprężysta w miarę, natomiast dobrze się prezentuje, fajnie gdzieś tam wystaje spod tego motocykla, ładnie się komponuje kolorystycznie z resztą elementów. Zawieszenie przednie 41, widelec taki zwykły, tradycyjny. Z tyłu chyba nie mamy jakiejś możliwości, a nie, mamy tam jakąś możliwość taką napięcia sprężyny. Natomiast oczywiście kluczem pazurkowym. Jeżeli chodzi o kiwaczkę, to są też fajne tematy w Hondzie, że kiwaczkę możemy oczywiście zmienić długość kości i wtedy dostosować ten motocykl pod niższe nóżki chociażby często wybieranych jako właścicieli tych motocykli niewiast. Dobra, nagadałem się, weźmy go sobie, odpalmy, bo ten tłumiczek to naprawdę mnie jara. Oho! Pięknie brzmi! Włoski ogier GPR. W ramach podsumowania powiedzmy teraz sobie, dla kogo jest to motocykl. Przede wszystkim dla tych, którzy zdobyli uprawnienia A2 i zaczynają przygodę z ciut większymi maszynami. Na pewno dla nich sprawdzi się taki motocykl idealnie w ruchu miejskim i czasem wyjeżdżając ciut poza miasto. Również płeć piękna powinna
w tym motocyklu znaleźć wiele cech, które na pewno pozwolą na to, by był to ich przyjaciel na dłuższe wyjazdy. Zdecydowanie niska waga motocykla, jego wąska talia, łatwość prowadzenia, niesamowicie dobrze rozłożona masa, ten ABS, CABS, który bardzo ułatwia nam jazdę tym motocyklem, to wszystko są zalety. O, to zawieszenie regulowane tymi kościami, o którym mówiłem, że jest duża możliwość zakupu i obniżenia go jeszcze bardziej. To wszystko sprawia, że na pewno kobiety też wybiorą go dla siebie, ale również i bardziej doświadczeni jeźdźcy, którzy potrzebują motocykla na co dzień typowego i nie potrzebują kompletnie w nim jakichkolwiek osiągów, potrzebują przejechać z domu do biura, gdzieś przedrzeć się przez miejskie korki, a nie chcą jeździć skuterem, uważam, że dla nich też taki motocykl się idealnie nada. No ta zaleta tego schowka, naprawdę pojemnego schowka, ta niewielka ilość spalanego paliwa, to są zdecydowanie punkty, które są dodane temu motocyklowi na tyle, że warto wziąć go pod uwagę, szukając takiego typowego daily motocykla. Trochę się nagadałem, lecz mam nadzieję, że zarówno Honda NC, jak i forma tego testu przypadnie Wam do gustu. A propos formy, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie używanych motocykli na moim kanale więcej, czy może czegoś, coś więcej powinienem o nich dodać, jakieś bardziej warsztatowe rzeczy chcecie o nich usłyszeć. O tym wszystkim informujcie mnie oczywiście na dole w komentarzach, ja na nie czekam. Subskrybujcie mój kanał, ja mam na imię Hubert i pamiętajcie zostawić łapkę. Trzymajcie się i udanego dnia. Cześć! Po co oni to wymyślili, taki motocykl, który się w ogóle nie psuje? To jest totalnie bez sensu. Nie dość, że rzadko przyjeżdża do serwisu, jeszcze się nie psuje. Po co to komu?